mamy w obecnych czasach do czynienia z kryzysem męskości. O tym dzisiaj w Życiu Poczciwym. Zapraszam. Wydaje mi się, że mamy do czynienia z kryzysem męskości, ale nie jest to taki kryzys, jak wielu go sobie wyobraża. Czyli nie chcę tu mówić o ludziach, którzy lubią chodzić w rurkach, którzy lubią chodzić w dzwonach, którzy lubią mieć brodę jak drwal, a którzy lubią mieć brodę jak papaj, albo jak Dziadek Mróz, wszystko jedno. To nie o to chodzi, nie chodzi o wygląd zewnętrzny. Kryzys, jeśli chodzi o mężczyznę, wydaje mi się, że istnieje, ale jest on na poziomie ideowym. Większość mężczyzn ginie za życia, ponieważ nie ma takiego celu, takiej misji, takiej pasji, za którą byliby w stanie oddać życie. To jest największy problem, bo z tego problemu rodzą się później mężczyźni typu tacy jak w rodzince.pl Karola, który w ogóle jest inspiracją do tego filmu. Jak na przykład Al Bundy, ale tu jest inny znowu problem u Ala Bundy'ego, ale też go omówimy. Jak ktoś nie ogląda, nie wie, co to jest rodzinka.pl, moja dziewczyna ogląda, czasem mimochodem gdzieś tam zerknę. I po prostu jak to widzę, to wymiotować mi się chce. Dlaczego? Zobacz. Jest tam rodzina kilkudzietna, jest tam Karola, który jest tą głową rodziny i po prostu jest ten Karolak pośmiewiskiem, jest nieudacznikiem, jest fajtłapą, jest ciamajdą, jest leniem. I jedyne, wszyscy się z niego śmieją w tej kurna rodzince.pl i leży tylko na kanapie i chodzi do roboty i przychodzi z roboty z takim brzuchem. Widać tutaj pewny archetyp, jeśli chodzi o współczesnego mężczyznę, bo najsmutniejsze jest to, że większość mężczyzn tak właśnie żyje. Tak właśnie żyje jak ten Karolak. I z tego powodu, że nie mają poczucia sensu, nie mają poczucia wyższego celu. Za tym idzie to, że potem mężczyzna traci szacunek, to, że nie ma poczucia, żeby coś robić, bo co ma robić, jak nic nie ma, jak nie ma poczucia większego sensu. I z tego się biorą wszystkie te kolejne warstwy, które tworzą ostatecznie tego Karolaka, który leży i się wszyscy z niego śmieją. Drugim przykładem, który podałem, Al Bundy, to jest inny trochę przykład, bo Al Bundy był mężczyzną sukcesu. I tutaj znowu chodzi o to, że Al Bundy, gdy był młody, zrobił wielką rzecz. Zrobił tam w futbolu amerykańskim jakieś wielkie osiągnięcie, o którym cały czas mówi potem w programie Świat według Bundy. Na pewno to może znacie, kto nie zna, no to trudno. I cały czas jest teraz przed telewizorem ze swoją żoną, z dziećmi, też się wszyscy z niego śmieją, ale on cały czas wspomina, jak to on osiągnął ten wielki sukces w futbolu amerykańskim kiedyś. Jaki to był wielki. I tu problem jest taki, że jak osiągniemy raz sukces jako mężczyźni, nie możemy właśnie za cały czas o nim myśleć i opowiadać, tylko musimy coś kolejnego sobie wyznaczyć i znowu coś robić. Inaczej skończymy jak ten Al Bundy. Skończymy jako ludzie żyjący tylko przeszłością, tylko tym jednym osiągnięciem. Cały czas mężczyzna musi się redefiniować. Cały czas tworzyć nowe rzeczy. Cały czas szukać kolejnego celu, jeśli w tym momencie danego nie ma. Bo inaczej kończy jak Al Bundy albo jak właśnie Karolak. A skąd w ogóle mam te pomysły, o których teraz mówię, a propos męskości? Droga pełniejszego mężczyzny, David Deida. To jest książka, którą każdy mężczyzna powinien przeczytać z tego względu, że jest to duchowy przewodnik właśnie mężczyzny, który żyje pełnią życia, który nie jest Karolakiem i nie jest Alem Bundy, tylko jest w pełni, realizuje się w życiu. Bo jednak dostanie od wszechświata lub Boga, jak tam wolisz, jonder i fallusa sprawiło, że jest na tobie odpowiedzialność. Jest na tobie odpowiedzialność za wzięcie życia w garść, z realizacji swoich pasji, robienie tego, co kochasz, i stworzenie czegoś na tym świecie. Teraz mamy problem z tym, żeby zmotywować się do zrobienia tego czegoś, bo jak czegoś nie zrobimy, nie umrzemy, tak? Nie umrzemy z głodu, z pragnienia. Dlatego musimy nałożyć ewolucyjną presję na siebie. Dlatego musimy traktować te swoje cele, tę swoją najwyższą pasję jako coś, co gdy tego nie będziemy robić, to umieramy, to giniemy. To jest tak ważne, bo wszystko idzie z tego później. Szacunek i od kobiet, i od innych mężczyzn, i rozwój swojego życia, i sukces w życiu. Wszystko jest powiązane z tą esencją, jaką jest ta praca swojego życia, którą wykonujesz codziennie. Dlatego jeśli jej nie masz jeszcze, jeśli nie masz jeszcze pomysłu, co to jest u ciebie, no to zacznij to szukać. David Deida poleca odosobnienie,
spoglądanie w siebie, może duchowe praktyki, medytacje, modlitwy, sprawienie, poszukanie w sobie tego czegoś, co Ty chcesz, żeby było Twoim tym paliwem w życiu. W moim wypadku to jest właśnie to jest ekspresja. Nie wiem, czy to jest dokładnie to, co robię teraz, czy mówienie przez kamerę, ale to jest zawsze albo pisanie, albo sztuka, albo mówienie właśnie do kamery. To jest jakieś moje dawanie siebie gdzieś tam innym, dawanie swoich pomysłów, tego, co gdzieś tam we mnie siedzi, dawanie siebie. I to staram się realizować i teraz, jak piorun we mnie uderzy i zginę, będę szczęśliwy. Jak ziemia się pode mną zapadnie w tym momencie, spadnę i zginę, to ostatnia moja myśl przed śmiercią to będzie taka, że cieszę się, że zginąłem, robiąc ten film. To tyle na dzisiaj. Przepraszam wszystkie panie, że taki odcinek o kryzysie męskości bardziej skierowany do mężczyzn, ale mam nadzieję, że też się Wam wydał ciekawy. Wielkie dzięki za oglądanie, Wacław. Proszę o subskrypcję, jeśli jeszcze nie jesteś zasubskrybowany. Jeśli klikniesz ten dzwonek, tam teraz też dodano, to będziesz dostawał powiadomienia na maila, także będę Ci wysyłał praktycznie SMS-a za każdym razem, jak zrobię film. Także możesz to kliknąć, będziesz wiedział, kiedy jestem online. A teraz żegnam się i widzimy się wkrótce. Cześć.